Tradycyjnie witam państwa we wtorek 27 sierpnia. Jeśli chodzi o rynek polski, no nic spektakularnego nam się tutaj nie wydarzyło w ostatnim okresie, więc właściwie powtórzę króciutko te informacje, które przedstawiłem tydzień temu. Na pewno WIG20, chociaż WIG również względem Niemieckiego DAX-a czy indeksów amerykańskich cały czas jest słabszy. Widać to na wykresie. Są problemy z pokonaniem zniesienia 61,8 na WIG-20, czyli ten poziom 2445. Nowym elementem jest ta górna linia kanału. Zresztą, wszystko to, co się w tej chwili dzieje, no, możemy sobie opisać właśnie przy pomocy takiego kanału spadkowego, a ta linia górna wypada w rejonie zniesienia 61,8, więc na pewno. Jest to opór ważny do obserwacji, dopiero jego pokonanie no, wygenerowałoby kolejny sygnał uwiarygodniający cały ten ruch zainicjowany w przedziale 2211-2222. No i to, o czym mówiłem tydzień temu, sygnał słabości wydaje się no, dosyć, dosyć wiarygodny. Oczywiście cały czas operujemy na wykresie tygodniowym, pojawiłby się w przypadku yy, wybicia. Pojedynczego zniesienia 38,2 to jest też środek tej białej świecy, czerwona ML, czyli poziom 2343, jako stosunkowo istotne wsparcie techniczne. Indeks niemiecki. No i widzimy, gdzie tu jesteśmy, bo to jest zniesienie 88,6 całego ruchu, gdy na Wigu 20 no wspomniane zniesienie 61,8. Więc na DAX-ie 18,680 to jest ten pułap cenowy, który w moim odczuciu jest ciekawym Ciekawą zaporą podażową. No i wydaje się, że po wybiciu takiego oporu, no już od razu powinniśmy zacząć podążać. Czy też rynek niemiecki powinien zacząć podążać w kierunku tego historycznie potwierdzonej, historycznie potwierdzonej zapory podażowej 18,950, 19 2020. To jest oczywiście punkt odniesienia, jeśli chodzi o te kluczowe, średnioterminowe zapory podażowe na rynku niemieckim. Więc tutaj. No, rzeczywiście poza tym, że rynek trochę konsoliduje się w rejonie 88,6 i dzisiaj niewiele dzieje się na parkiecie niemieckim, wczoraj zresztą również. No, jest to na pewno związane z, z tym jutrzejszym wydarzeniem. O, o tym zaraz Państwu opowiem, przedstawiając stosowną grafikę, czyli czekamy po prostu na wyniki NVD, i wydaje się, że no, jest to element, właśnie który determinuje w tej chwili zachowanie rynku. Więc tu nic nowego nie możemy o rynku niemieckim powiedzieć. Natomiast na S&P, pisałem o tym w ostatnich komentarzach, no, najsilniejszy spośród tych indeksów, to niewątpliwie, no bo po prostu został zanegowany cały wykreowany wcześniej ruch spadkowy. Więc powróciliśmy do strefy 5.639, 5.667. Ten element, który wprowadziłem tydzień temu, zniesienie zewnętrzne 113% jako filtr cenowy po prostu dla poprzedniego maksimum i tym samym też dla strefy testowanej w tej chwili zapory Fibonacci, więc 5742 jako lokalny opór. No, cały czas podpisuje się pod tą narracją, którą zaproponowałem tydzień temu. Wybicie takie, takiego zniesienia 113%. Zazwyczaj jest wiarygodnym sygnałem po prostu kontynuacji HOSS-y. No, bo oczywiście to zniesienie działa tutaj jako, jako lokalny opór techniczny. Natomiast no to, co zaczęłoby mnie osobiście niepokoić, no to już powrót indeksu poniżej 23,6 tej ostatniej fali wzrostowej. Z różnych względów nie chcę chodzić w szczegóły, bo tutaj też trzeba by się posłużyć wykresem w skali dziennej, a najlepiej intradayowym, Ale w okolicy 5526 no mamy fajną koncentrację różnych projekcji, różnych zniesień. Pokazuje tutaj jedynie 23,6 i traktuje to jako. Jako stosunkowo ważne wsparcie techniczne. Indeks NASDAQ zniesienie 78,6 jest respektowane. Też parę innych zniesień, o tym Państwu mówiłem tydzień temu, czyli 18 040. Opór na razie respektowany przez rynek. Sygnał słabości po przełamaniu zniesienia 38,2, czyli 17 140. No i proszę zwrócić uwagę, że podobnie wygląda Nvidia. To w kontekście właśnie jutrzejszych wyników, które zostaną, zostaną przedstawione po zamknięciu sesji, a więc no, w czwartek, przynajmniej na rynku polskim, ta poranna faza no, może cechować się dużą zmiennością, o tym wa warto pamiętać. Natomiast NVIDIA wygląda ciekawie pod względem technicznym. To jest ewidentnie, bo to jest wykres tygodniowy oczywiście również. Ewidentnie jest respektowany klaster 130-131, więc to jest ważna zapora podażowa. Składa się ze zniesienia 78,6, analogicznie jak na Nazaku i zniesienia 88,6. No i strefa pełni nieprzypadkową rolę już od dłuższego czasu. Natomiast no jej pokonanie, a tu jeszcze chcę zwrócić uwagę na tą linię zieloną, bo tak naprawdę no, mieliśmy wybicie z kanału i teraz ta linia zielona trochę zaczyna nam pełnić rolę zapory podażowej zgodnie z jakąś tam zasadą powiedzmy zmiany biegunów. Więc no tak patrząc na to tutaj szczegółowo no to i tak formalnie no to nie nastąpił ruch powrotny jeszcze ponad linię zieloną. Była jakaś próba, ale ona rzeczywiście w tej, w tej chwili pełni rolę Takiej wewnętrznej linii trendu, wzmacniając przy okazji opór FIBO 130-131. Więc ta strefa jest tutaj bardzo istotna. Natomiast sygnały słabości, gdyby coś tam się jutro po sesji w WSA z tymi wynikami nie wyszło najlepiej, no to w pierwszej kolejności 121,70 to jest takie pierwsze wsparcie. Natomiast kluczowe wsparcie według mnie, no to są też okoli, to są okolice zniesienia 38,2 i ta zmiana biegunów, czyli 115, 116 gdzieś ten rejon wydaje mi się, że warto zapamiętać. i no To już był ewidentny sygnał słabości, no bo przełamana linia kanału wspomniana, ruch powrotny, bardzo ważny opór FIBO, jakieś formacje tutaj świecowe, jakieś objęcia. No i gdyby teraz tutaj rzeczywiście coś, coś nie wyszło, i dodatkowo doszło do przełamania tych, tej, tych rejonów 115-116, no to mamy ewidentny sygnał słabości, raczej zapowiedź kontynuacji ruchu spadkowego. Więc na pewno ciekawie to wygląda. W sposób dosyć taki obiektywny można zdefiniować potencjalnie istotne rejony. Zresztą no, widzimy, że te, ten opór 130-131 jest ważny, jest respektowany przez rynek. Natomiast no, wydaje mi się, że również 38,2, i biorąc pod uwagę inne tutaj elementy, no, może odgrywać nieprzypadkową rolę. No, popyt powinien być tutaj aktywny w tym rejonie. Jeśli takiej aktywności zabraknie, tak jak powiedziałem, przed momentem dojdzie do przełamania takiego wsparcia, mamy dość silny sygnał no, słabości. Tak to na razie wygląda. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa tradycyjnie w przyszły wtorek.